dobra, światło mam włączone. Kogut jeden. Jeden włączony. Drugi, ogrzewanie włączone. Dobra, jak widzicie, już jadę drogą, jadę środkiem ulicy, tak żeby mi na chodnik sypało od razu i na całą ulicę. No tutaj drogę mam już posypaną, ten kawałek, 1/4. Teraz jadę na pusto, ponieważ już nie będę sypał, bo tu mam już gotowe. Jadę teraz na dalszy ciąg drogi. Nie da się jechać szybko w tych łańcuchach na takim gołym lodzie, przymrożonym po śniegu czy co innego. Gdzie będzie mniej, to włączę ta skarka, na przykład tutaj jest taki kawałek, tutaj jest dużo piasku, tutaj trzeba będzie włączyć. Tutaj jest podjazd i auto po prostu tracą przyczepność. O. Gdzieś mi się telefon zapodział, tu nie wiem gdzie go mam. Nie wiem czy będę miał jakieś zdjęcia zrobić na Facebooka. Widzicie, taka sytuacja, w kościele jest aktualnie msza, procesja chyba nawet jakaś, a ja sobie tu tak pracuję. Właśnie piasek taki, kurde, w tym roku mamy, że jest strasznie mało soli, jeżeli on postoi, to zaraz się tu na rogach obsadzi, po prostu twardy jest, zamarza, mało jest bardzo soli. Tutaj na wsi co 500 metrów, może nawet więcej, stoją kubki z piaskiem i z solą. I po prostu muszę dosypać jak z połowy piaskarki, bo jeszcze muszę pojechać tam pod szkołę. Tam na dół nie będę jechał. Tutaj pod szkołę kawałek. Tutaj tą drogę. I na zaplecze za kościół, żeby tu ludzie, którzy wyjdą za godzinę z kościoła, aby po prostu mieli dobrze. Dobra, ja już po akcji, tutaj włączę, zostało mi 50 litrów piasku, tu wiem przy czego biegaj, na połowę wysiewu, myślę, że mi starczy, nie wiem czy w ogóle coś idzie, ale tam powinno iść.
Co jeszcze? Dziś się ukaże film ten z montażu radia, z pługów i tak dalej. Radio, jak widzicie, pięknie gra. Znaczy na razie jakieś wiadomości mi się włączyły. Ja jadę do domu. Ten film może wejdzie za tydzień albo na tygodniu gdzieś. Jak widzicie, jak słychać, łańcuchy dzwonią po asfalcie. W tym filmie to tyle. Na razie wam siema, cześć.